Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie. Ja nazywam się Broda, to jest Madagaskar. Niech zgadnę. Zrobiłbyś to, ale masz alergię na krokodyle. Nie, malutka. Po prostu lubię patrzeć. No dobrze, no to w takim razie, słuchajcie, zaczynamy od nowa naszą przygodę. Prawda? Tu coś... Oj. Oj, jakiś rekin tutaj. Ale się zamknęliśmy. Troszkę tak... słabo, prawda? Jest tyle rekinów. Rekinów, co ja mówię? Przecież to są krokodyle. A ja rekiny na to. Troszkę słabo, prawda? Prawda? Troszkę słabo powiedziałem. Rekiny. Dobra. Ajajaj, nie wyszło nam troszkę. No co jest z tobą? Słabo się tutaj, moi drodzy, steruje tym wszystkim. Ale za to papryczki uzyskamy. Jeszcze 4. Gdzie są aligatory? Tu jest jakiś. Aligator albo krokodyl. Jak zwał, tak zwał. Dobra, kolejna papryczka z tego co widzę. Dobra, trzeba jeszcze tego. No chodź tutaj do nas. Dobra, gdzie jest papryczka? Jeszcze 2, jeszcze 2 papryczki i będziemy w domku, moi drodzy. Dajecie... Co jest? No kurka wodna. Jak tu się słabo płynie. Tak jak wam powiedziałem, mam nadzieję, że szybko przejdziemy tę misję, bo sterowanie w tej wodzie jest strasznie słabe. Żebym nie powiedział, że trudne. Dobra. No i mamy, słuchajcie. Dobrze, rozmawiajmy z Moto. Papryczki w rzędzie. Idź za nimi, a dojdziesz do głazu. Pamiętaj, że idę tuż za tobą. No dobrze, musimy iść za papryczkami w takim razie. Coś tu się wydarzy, proszę państwa. No i co, mamy głaz. Dobrze, no i teraz się stanie. Tak jest. Ale tu jest kolejna papryczka z tego co widzę. Okej, no i płyniemy dalej. Zalotna grota. No dobrze, jesteśmy w porządku. Hej, nigdy cię tutaj nie widziałam. Kim jesteś? O Boże, ile tu jest tych hipopotamic. Matko kochana, patrzcie. Moto był tuż za mną. Naprawdę, zazwyczaj jest tuż za mną. Lub za mną. To jego ulubiony widok. Chociaż nie wiem, co on widzi w jej kościstym tyłku. Ilunia, masakra. Jak jest kościsty? No dobra, to ja już pójdę. Pewnie zobaczymy się później. Pa, pa. Ładny harem sobie ten Moto tu stworzył. Dobrze, pozbierajmy sobie monety. Dobra, to biegniemy. Co my tu mamy? Jest i Moto. Glorio, moja słodka. Wiedziałem, że tego pragniesz. Ale czego? I gdzie się podziewałeś? Już jestem. To twój szczęśliwy dzień, maleńka. Zobaczysz, jak jestem zwinny podczas skakania do wody. No nie wiem. Naprawdę musisz być zwinny, jeśli chcesz mi zaimponować. Popatrz, maleńka. O, proszę.
Aj, to noty jakieś. O Boże, ale słabe. A tu jeszcze obroty trzeba. No dobrze, okej. Mnie to nie przekonało. Spróbuj jeszcze raz. Dobra, no to jeszcze raz zróbmy to. Ale no to słuchajcie, jak ja tu mam obroty robić, co? No, już większe noty są. Ale jak ja obrót mam zrobić? Nie jest wytłumaczone tutaj, jak mamy obrót zrobić i co ja mam biedny począć teraz. No nie wiem, słuchajcie, jak mam obrót porobić. No ty słabe, no ale co ja mam zrobić? Kurde, no jak tutaj? Kurka wodna, no co jest? Kurza stopa, jak ja tu mam obroty zrobić? Powiedzcie mi. Może tutaj coś będę wiedział w opcjach. Kontrolery. No nic, słuchajcie, no to troszkę słabo będzie. Serio, tylko takie noty? Ojeju. Ja lepiej skaczę i to bez wysiłku. O kurde, no to będzie trudne, moi drodzy. No, jestem. No nie wiem, nie wiem. Ja nie mam pomysłu, jak obracać się tym. Nie mam pomysłu, moi drodzy, jak tutaj. Jeśli tak, to nie chcę widzieć gorszego. Nie mam pomysłu, jak tutaj mam obracać tym hipopotamem. Nie wiem, moi drodzy, co ja mam klikać. Nie wiem, co mam klikać, troszkę mnie to denerwuje. No dobrze, dobrze, spróbujemy jeszcze raz, no ale... Słuchajcie, co ja mam naciskać? Co ja mam naciskać? Nie mam pojęcia, moi drodzy, co ja tutaj mam klikać, żeby on tak fruwał. Nie wiem, moi drodzy, co ja mam robić. Skok, jaki widziałam. Może potrafisz zrobić to jeszcze lepiej. O, może teraz coś wyjdzie. Słuchajcie. No kurde, przecież zrobiłem skręty. Ja lepiej skaczę i to bez wysiłku. Co jest nie tak?
Nie wiem, moi drodzy, to będzie słabe. Masakra, no nie wiem, co mam tutaj począć teraz. Jeszcze nic z tego. Jakoś mnie to nie przekonało. Spróbuj. Kurde, no już prawie. No weźcie, no! Gloria, no weź! Już było lepiej przynajmniej. Kurde, no! Naprawdę, nie mam pojęcia, jak tutaj, jak to ogarnąć wszystko. Najbardziej udany skok, jaki widziałam. Może potrafisz zrobić to jeszcze lepiej. Może teraz? Masakra, no nie wiem, moi drodzy, co ja tutaj mam robić. Nie wiem, moi drodzy, ja się poddaję, zapraszam was do kolejnego odcinka i do zobaczenia. Może mi dacie jakieś porady, jak mam dokonać tych skoków. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć!